Cześć! Nie wszystkie gry wykonane w Unreal Engine są grami trójwymiarowymi, ponieważ są też gry platformowe, które składają się wyłącznie z dwuwymiarowych elementów. Stwórzmy projekt 2D side-scroller, czyli właśnie typ dwuwymiarowej gry. Z przodu wygląda na zupełnie zwyczajną, jednakże gdy spojrzymy z boku, zobaczymy, że składa się wyłącznie z płaskich elementów. Gdy włączymy grę, zobaczymy, że przedstawiana ona jest w rzucie ortogonalnym, a nie perspektywicznym, czyli nie widzimy, że ta gra jest dwuwymiarowa, wygląda całkiem w porządku dzięki temu. Z czego składa się nasza postać? Jak wygląda nasza postać? Wejdźmy do katalogu Content, 2D Side Scroller. Normalnie postać była skeletal meshem, czyli obiektem trójwymiarowym. W tym przypadku nasza postać znajduje się w katalogu Textures. Jeżeli wejdziemy do jednej tekstury, która ma w nazwie Idle, czyli bezczynność, zobaczymy, że mamy 8 rysunków naszej postaci, która wygląda bardzo podobnie jak w grze w tym momencie. Jest też tekstura, która ma w nazwie Run, a więc bieg, i ona przedstawia 16 rysunków postaci, która wygląda jakby biegła. Jeżeli włączymy grę, zobaczymy, że biegnie w prawo i w lewo, ponieważ w lewo to jest po prostu tekstura odbita lustrzanie. Natomiast gdy stoi, to oddycha, a więc jest to animacja bezczynności, a więc idle. Jeżeli wejdziemy do katalogu sprites, zobaczymy, że mamy te dwie animacje. Mamy tutaj animację idle, czyli tak jakby zostały wycięte elementy klatki składowe z naszej tekstury. Mamy tutaj klatki kluczowe, w sumie jest ich 8. No i prędkość klatek to jest 7,5 klatki na sekundę. Mamy też animację running, która jest połączona z tych 16 obrazków z innej tekstury. Widać, wygląda w taki sposób. 15 klatek na sekundę zapewnia w pewnym stopniu płynność gry platformowej. Ok, gdzie są pojedyncze klatki? Ponieważ z tekstury powinny być wycięte pojedyncze klatki, znajdują się one w katalogu Idle Frames, no i Run Frames, czyli klatki do biegania. Są wycięte z tekstury, a następnie połączone tak jakby w obrazek taki, który rysuje się na kartkach, i jak się te kartki szybko przewija, no to tworzy się animacja. Wejdźmy jednak z powrotem do tekstur, ponieważ wyrzucimy jedną z tych tekstur, w sumie obie, i zmodyfikujemy delikatnie. Klikamy prawym i wybieramy Asset Actions. Dzięki temu możemy wyeksportować ten obiekt. Ten obiekt to jest obrazek tekstury. Najczęściej w grach jest to format TGA, ponieważ jest najczęściej stosowany. Zapiszmy tą teksturę, no i następną z biegania też. Asset Actions, Export, i zapisujemy gdzie chcemy. Możecie ściągnąć oczywiście zmodyfikowaną tą teksturę, którą po prostu zamieniłem na pixel artową grę. No i możecie ściągnąć to w komentarzu pod filmikiem, jest skąd. Jeżeli wejdziemy do tekstury w grze, zobaczymy, że jest tam source file, czyli jest pokazane, skąd ta tekstura została wczytana i kiedy. Została wczytana przez twórców silnika, można zobaczyć z jakiego miejsca. Z desktopu, co ciekawe. Ok, wybierzmy teraz charakter idle raster, dzięki czemu zmodyfikujemy ten obiekt. Na razie nie jest zmodyfikowany, zmieniłem tylko ścieżkę. Aby stworzyć, zaimportować go ponownie, trzeba wybrać reimport, i dzięki temu zmieniła się i data, i zmieniła się ścieżka. No i widzimy, że zmieniła się też gra. Podobnie zrobimy z runem, czyli zmieniamy, wybieramy run raster, ok, dajemy otwórz i reimport, dzięki czemu mamy też spikselartowaną postać biegania. Dajemy play. Tak wygląda postać, gdy stoi. No tak wygląda, jak biegnie.